hello, hello. Tak, słuchajcie, pachnie i tak wygląda wolność. Tak smakuje. Przyznam szczerze, że dzisiaj jesteśmy dosyć spóźnieni. Nawet tak bym powiedziała o godzinę. Boże, jak ja wcześniej się ze wszystkim wyrabiałam, to ja nie mam pojęcia. Dzisiaj zabrakło mi czasu na wszystko i nie mogłam po prostu wszystkiego spiąć i ogarnąć. Pierwsza noc w moim łóżku. Byłoby fajnie, gdyby nie ten pan, który po prostu jak wróciłam, nie odstępuje mi na krok i dosłownie leżał na mnie. Nie mogę, co go zepchnęłam, to z powrotem się na mnie ładował, także było ciężko, ale no na pewno dużo wygodniej niż na małym, skrzypiącym, szpitalnym łóżeczku. Tak, no było ciężko się przyzwyczaić. Ostatnio przecież jedyne, co musiałam zrobić rano, to wstać do wózka ze śniadaniem, żeby mi to śniadanie podano. No i niestety teraz powiem wam tak, kurczę, czego ja narzekałam, że było mi źle? Śniadanko pod nos, obiadzik pod nos, kolacyjka pod nos. A teraz? Nie dość, że pojechać na zakupy, to jeszcze wymyślić obiad, który łaskawie moje dzieci zjedzą. No to tak jeszcze ten obiad zrobić. Ogarnąć psa, ogarnąć szkołę. Miałam do końca kwietnia wysłać temat bibliografii i spis treści mojej pracy dyplomowej. Ja mam tylko temat. No ale cóż, no wytłumaczę się, że byłam w szpitalu, ale muszę dzisiaj przysiąść. Do tego mam jeszcze nagranie ASMR-a. Wróżka, dzisiaj mamy 5 maja, a ja jeszcze nie nagrałam majowej wróżki. No ale cóż, wiadomo czemu. Się zmachałam, kondycja mi się zepsuła. Co prawda w szpitalu starałam się wychodzić poza, chodzić sobie na spacerki, korzystając ze słoneczka. No ale ja tam wtedy robiłam przez cały dzień 2-3 km. Natomiast już same 4 mam zawsze z samego rana. Naprawdę nie było czego narzekać. Można było sobie spać, kiedy się chciało, czytać, kiedy się chciało, jedzonko pod nosem, no, a teraz dupa. Tylko strasznie irytowała mnie kolacja o 16.50, bo w rzeczywistym świecie o 16.50 to my tak mniej więcej zasiadamy do obiadu, właściwie obiad o kolacji. I powiem, że tak jak obiad był o 13.00, tak wczoraj o 13.00 ja poczułam normalnie głód. Mam nadzieję, że mi się nie poprzestawiało i wszystko wróci do normy. Na razie muszę wrócić do normy z codziennym porannym obrządkiem wszystkich dzieci, psów, kotów, siebie, przedszkola i psa, bo zdecydowanie jakoś za wolno ogarniam życie. Dobra, to co? To my lecimy na szybki spacer. Dzisiaj no nie ma czasu rozkoszowania się słoneczkiem, aczkolwiek jest zimno, mimo że mam jedną bluzę, drugą bluzę i jeszcze tutaj taką chustę, żeby nie przewiać tego mojego karkobarku. Ale mi jest zimno. Może jak wyjdziemy na słoneczko, będzie troszkę cieplej. Ale lecę, bo jeszcze Kaj zapomniał zabawki. Dzisiaj jest piątek, dzieci przynoszą zabawki do przedszkola. Co prawda pamiętał o niej rano, ale jakoś tak się zakręcił. To już w ogóle musiałam go budzić, gdzie on zawsze wstaje 6-7, tak po 8 już go musiałam budzić. Też w swoim łóżeczku w końcu. No i był wielki płacz w przedszkolu, że dzieci mają zabawki, a on nie. Więc szybki spacer, kurs do domu, kurs do przedszkola. I do roboty. Koniec wolności. Ale jaka przyjemna ta wolność. Nie było mi troszkę ponad tydzień, a świat się tak dookoła zmienił. Trawy po kolana, wszędzie kwiatki, drzewka kwitną. Ptaszki już się na full rozkręciły. Super. Super. Podoba mi się ta zmiana. Ale jak to szybko, zobaczcie. Tydzień czasu. Ja jeszcze jak szłam, to była taka lekko wiosna, drzewka lekko się zieleniły, a tutaj normalnie już mamy prawie że lato, tylko mogłoby być cieplej. Bo nie dość, że zimny wiatr wieje, to jeszcze jest tak nieprzyjemnie. Chodź, chodź leniwcze, idziemy. Chodź, chodź. Idziemy dalej. Idziemy w ten gęsty, tajemniczy otwór. Dziwnie mi się ten otwór kojarzy, zwłaszcza, że
Muszę dzisiaj Kajowi, jak wróci ze przedszkola, zrobić wlewkę doodbytniczą. Nie to, że teraz mi się będzie wszystko kojarzyło. Jezu Boże, nie, dobra. To no, no, wiecie. Jest powrót do domu, jest i ciasto, jakoś w ogóle śmiesznie mi wyszło, bo z taką górą, ale nasze ulubione jest to brownie z malinami, jest przemega pyszne, już chyba piąty raz robiłam, oczywiście z Thermomixa, no bo cóż, no jakby tu powiedzieć, wypieki nie są moją specjalną zdolnością, specjalną stroną, ale teraz trzeba cierpliwie poczekać, aż wystygnie. Dzień dobry, proszę bardzo. Widać, wiosna się zaczęła, czyli teraz takie obrazy będą jakby moją codziennością. No cóż, niektórzy się nigdy nie nauczą, a niektórzy na przykład pakują w woreczki i sobie kładą. To już mogliby zabrać, ale no nie narzekajmy za bardzo. Ale dzisiaj jest piękny poniedziałek. Oj, nie szarp mnie. Ja się trochę za grubo ubrałam. Bo ostatnio, co? Pan tam jest? Będzie dzida? Choć pójdziemy tutaj troszeczkę z boku, żebym Cię miała na oku. Poczekamy, aż pan będzie gotowy. Ori, siad. Dobry pies. Gdzie on tam polezł? Ptaszki pięknie śpiewają. Poczekaj, nie urwij mi ręki. Siedź. I dzida. Kilka takich okrążeń i pies wybiegany. Uwaga, oficjalnie pierwszy grill w sezonie 2023 uważam za otwarty. A w dodatku jesteśmy tylko my we dwoje, także mamy romantyczną kolację przy grillu. Dzisiaj troszeczkę w innych okolicznościach się do Was odzywam. Właśnie będę nagrywała drugą część horoskopu. Zdyszałam się, bo to na trzecie piętro w tej z powrotem chodziłam, bo ciągle coś hałasowało za drzwiami. To był dramat. Powiem Wam, że nagrać coś, żeby była absolutna cisza w eterze wszędzie za oknem, to jest duży problem. Ale mniejsza o większość. Dzisiaj dzień mam mega wypełniony po brzegi. Muszę szybko nagrać ASMR-a, złożyć go i jeszcze wrzucić na kanał, ponieważ dzisiaj wieczorem wyjeżdżam. Czeka mnie fantastyczna przygoda. Jedziemy z koleżankami, właściwie lecimy z koleżankami do Milanu, no Mediolanu. Lecimy do Mediolanu na 5 dni. Same baby. Będzie nas troszkę, chyba 10 sztuk po głowie albo więcej. Ciężko mi to policzyć, bo było nas chyba 17 na początku. Już straciłam rachubę, kto się wykruszył, kto leci. I skąd? Także dzisiaj o 17 mamy wyjazd na lotnisko, o 20 wylot. Wszystko fajnie, tylko te loty, tak się boję latać, ale mimo mojego strachu przed lataniem nie powstrzyma mnie to przed podróżowaniem. I słuchajcie, lecimy na wieczór panieński. 5 dni w apartamencie pod... Mediolanem. Nie pamiętam dokładnej miejscowości, ale to tam na Instagramie na pewno zobaczycie, gdzie będę. Same dziewczyny, odpoczynek. Tylko jedna sprawa jakby się trochę pokomplikowała, właściwie nie pokomplikowała, tylko jak patrzę na pogodę, to uwierzcie mi, że tam będzie chyba gorsza niż u nas w Polsce, bo teraz jakiś ciepły front przyszedł i jak patrzę na pogodę tutaj u nas,
to słoneczko i cieplutko. Natomiast tam, jeżeli chodzi o stopnie, to mniej więcej zbliżona temperatura będzie. Natomiast jest ciągle deszcz, 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 deszcz. A tak jeszcze 2 tygodnie temu się bardzo cieszyłam, że polecimy do tych Włoch, ponieważ w końcu będzie słoneczko i odpocznę sobie i się wygrzeję i będzie fajnie. Ale mimo wszystko myślę, że w takiej grupie fajnych, zgranych dziewczyn deszcz nam nie straszny. Będzie fajna zabawa, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że będą niezapomniane wspomnienia. Na pewno będą, bo takie właśnie eskapady to super są wspomnienia na długie, długie lata, więc już nie mogę się doczekać. Lekki stresik mnie zżera. W ogóle dziękuję Wam pięknie za cudowne komentarze pod ostatnim vlogiem, bo mega miłe. No i tak, jeszcze powiem, tak nie spakowana jestem, w ogóle nie spakowana. Nie mam jeszcze wybranego stroju na sam wieczór panieński, który będziemy organizować. Wiadomo, musimy wszystkie ubrać się na czarno. Ja wczoraj chodziłam po sklepach, jeszcze takie ostatnie rzeczy dokupowałam do wyjazdu. Mierzyłam kilka czarnych sukienek, ale żadna mi się nie podobała, więc będę musiała wybrać z tego, co mam. Coś tam na pewno się znajdzie, mam nadzieję. I co? I muszę się spakować. W ogóle nie jestem jeszcze spakowana. Nic w ogóle nawet totalnie, gdzie już dziewczyny kompletnie od kilku dni są spakowane. Ja zawsze się pakuję na ostatnią chwilę. Zawsze. Mogłabym wcześniej, ale po co? Zresztą ja chyba nie lubię tak się wcześniej pakować i żeby to leżało spakowane. Więc tak, czeka mnie jeszcze dzisiaj pakowanie, nagrywanie, montowanie, ogarnianie wszystkiego przed wyjazdem. Na szczęście Rafał jest tak, że z dziećmi posiedzi. Dopiero, kurczę, nie było mnie tydzień czasu, ponad tydzień czasu dzieciaki z babcią siedziały, bo byłam właśnie w szpitalu. A propos właśnie mojego zdrowia, widziałam, że wiele z Was opisywało, że miało podobne problemy jak ja. No i wydaje mi się, że to chyba zaczyna się robić jakąś taką przypadłością naszych czasów, że bardzo dużo siedzimy w telefonie, bardzo dużo siedzę przy komputerze, już nawet nie tyle co nagrywanie, montowanie czy tłumaczenie, którym się zajmuję, ale też nauka, do tego jeszcze teraz pisanie pracy dyplomowej, gdzie w ogóle, słuchajcie, miałam do końca kwietnia oddać temat i spis treści oraz całą bibliografię, z której będę korzystać. Mamy dzisiaj 9 maja jeszcze, oprócz tematu nie mam nic, po prostu nie miałam czasu i, no, i ten szpital też mi trochę pokrzyżował szyki, bo nie zdążyłam całej bibliografii zebrać. Po przyjściu ze szpitala też miałam w ogóle bardzo mało czasu na wszystko, bo musiałam jakby cały ten tydzień mojej nieobecności nadrobić, zarówno w pracy tutaj na YouTubach, jak i z dzieciakami, jak i ze sprzątaniem, bo dom, słuchajcie, 8 dni, a dom wyglądał tak, jakby nikt go nie sprzątał przynajmniej przez 2 miesiące. A to ze względu na ten nasz remont, ten kurz, pył i w ogóle wszystko osiada cały czas, mimo że ścieram. Po 2-3 dniach znowu jest warstwa tego białego pyłu. Mam nadzieję, że się to kiedyś skończy i że to jest tylko taki przejściowy etap. No to tak, to chyba to już... A, bo miałam jeszcze właśnie powiedzieć, słuchajcie, jak wyszłam, cały czas mnie ta ręka boli, cały czas mam tą rękę zdrętwiałą, cały czas po prostu jest to mega niekomfortowe, nawet w pewnych momentach bywa bolesne. Dostałam całe mnóstwo środków przeciwbólowych wypisanych przez lekarza, jak wychodziłam ze szpitala, oczywiście nie wykupiłam nic, ponieważ ja nie lubię brać środków przeciwbólowych. Jak ja biorę środek przeciwbólowy, to znaczy, że to już jest taki ból nie do zniesienia, nie lubię jakby zagłuszać swojego organizmu, bo ponieważ no, jeżeli czuję, że coś mnie boli, no to pewnego ruchu jakby nie wykonam, bo czuję opór, czuję, że mnie tutaj to ramię boli i na przykład nie sięgnę tak, zrobię sobie jakąś inaczej pozycję, natomiast kiedy jestem pod wpływem tych środków przeciwbólowych, no to tego bólu nie czuję, więc mogę sobie jeszcze coś bardziej naciągnąć, uszkodzić. Takie jest moje myślenie, zresztą pamiętam, że kiedyś też właśnie na zajęciach któryś z profesorów to mówił, że bólem po prostu jakby zagłuszamy to, co się dzieje, nie wiemy, czy nas dalej boli, w którym miejscu boli, jak boli i możemy sobie nawet zrobić więcej krzywdy. Dlatego cierpię w milczeniu dzielnie, znaczy w milczeniu to różnie bywa, bo chodzę i wiem, jak mi drętwieje i tak dalej. Dostałam skierowanie, tak jak Wam mówiłam, do neurologa i do ortopedy. Weszłam w internet i słuchajcie, po 2-3 miesiące czekanie do każdego.
Na szczęście. Wczoraj odebrałam swój wypis ze szpitala i tam były też zdjęcia i mój rezonans magnetyczny mojego odcinka tutaj szyjnego. I tak się akurat, to jest w ogóle przedziwne, ale tak się akurat złożyło, że wczoraj jedna mama z przedszkola napisała, czy Kai może przyjść do jej syna się pobawić po przedszkolu i tak dalej. No i okej, pewnie, czemu nie, tym bardziej, że wiem, że chłopcy się lubią i że fajnie się dogadują i nawet już tam kilka razy Kai był, więc Kai sobie poszedł. I wieczorem, jak go odbierałam, tak mi coś tam gdzieś zadzwoniło, że chyba tata tego chłopca jest rehabilitantem, fizjoterapeutą i słuchajcie, co wzięłam ze sobą te dokumenty, mówię, kurczę, tak nie lubię kogoś prosić, zwłaszcza w takich sytuacjach, że tutaj przychodzę syna odebrać i tak wiecie, chodź, zobacz coś tutaj, w ogóle nawet nie wiem, czego zostanę w domu, ale mówię, wezmę na wszelki wypadek, po prostu się zapytam, ponieważ czytając te wyniki rezonansu, ja po prostu nie miałam pojęcia, co tam jest napisane. Teoretycznie znam trochę tych nazw medycznych, wiem, co, gdzie, z czym przypiąć, ale czytając ten opis, nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, czy to jest coś strasznego, czy może nie. No i odbierając właśnie tata tego chłopca się pojawił w drzwiach i zawołałam go. On zaraz mnie wziął do swojego gabinetu, obejrzał płytę, bo chciał zobaczyć płytę, bo mówi, że z opisu to tam wyczytać niewiele można. No nic dziwnego, sama nie potrafiłam. Obejrzał płytę, obejrzał właśnie ten mój odcinek, no i wyszło, że są tam jakieś przewężenia, zwężenia, uwypuklenia, że tą lordozę, co mamy naturalną, ja mam w ogóle wyprostowane, jak mamy tutaj kark tak naturalnie jakby przekrzywiony, takie mam totalnie wyprostowane. No powiedział, że jeszcze tragedii nie ma i tak naprawdę mówi 4-5 spotkań i powinno być już dobrze, do tego wiadomo, dodatkowe ćwiczenia z mojej strony, dodatkowo do tego odpowiednia pozycja, teraz szukam takiej podkładki pod laptopa, żebym laptop miała mniej więcej na wysokości wzroku, żeby było wyżej, żebym nie siedziała ciągle taka zgarbiona, pochylona. Też staram się teraz kontrolować swoją pozycję, żeby nie być, no właśnie, a siedzę pół czasu tak zwinięta. No, także no, trochę pracy będzie mi to kosztowało, ale jest szansa, że wszystko wróci do normy. Oczywiście na tego neurologa będę czekać, na tego dermatologa, żeby się dowiedzieć, co to są za zmiany na tych łokciach, co tam się dzieje. No ale cieszę się, że już po moim powrocie, czyli od przyszłego tygodnia, będziemy nad tym działać. Także ja uciekam, życzę Wam miłego dnia, czeka mnie dzisiaj mnóstwo obowiązków, więc już się z Wami na dzisiaj żegnam. Może nie jest to najdłuższy vlog jakikolwiek powstał na moim kanale, ale no z braku czasu. Tak, zobaczymy się dopiero w przyszłym tygodniu po mojej podróży, po moim powrocie z Panieńskiego we Włoszech. Już nie mogę się doczekać. Także co, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wysyłam buziaczki. Trzymajcie się ciepło. Co będę mogła, to Wam pokażę z naszej podróży. Myślę, że będzie fajnie. Znaczy myślę, na pewno będzie fajnie. Tymczasem przesyłam ogrom pozytywnej energii, uśmiechu i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.